sprawdzasz dane techniczne drabiny? Nie, no potrzebna drabina jest do takiego samochodu. A czy w tej drabinie to jesteś niższy niż Delica? No, pff, jak tam napakowałeś na dach, nie wiadomo czego. Tak. Jedną nogę tu opieraj, drugą o Delikę, tak? Potrzebuję tylko jedną klatkę. No dobrze, no. A jest dobrze. Ale o co chodzi? Mi tak się pasuje, no. No to tam do końca będziesz tak. Dobra. Zabijam nas! To jest pakiecik, który się nazywa AT33, a czy będzie jak on się... AT35! Jest napisane przecież na butniku. Koła, no. Lepiej jak Jean-Claude Van Damme niż ten drugi. Miał chód jak cyrkiel. Który, ten drugi. Co? Jak robinę lifestyle'u Piotrka, jest deska surfingowa. No, proszę, no za małpę robię, no usiądź z tyłu, usiądź z przodu. No. To się już nagrywa? Tak. Znowu? Ten drugi ruski. Ja nie wiem jak ten drugi. Ruski. To Van Damme też ruski? Nie, Van Damme, nie, ten drugi. Dobra. Z filmów akcji. Ale czy my o jakichś filmach akcji będzie? O samochodach akcji będziemy mówić. Tu jest akcja, no zobacz. Tego już widzieliśmy. Tego widzieliśmy. O tym już popowiadaliśmy. Samochód bez kierownika. Link gdzieś pewnie Alan umieści gdzieś. Tutaj będzie. Tam. Tak, samochód autonomiczny. Więc tutaj mamy jednego takiego, co to Alan musiał trochę przy nim popracować, żeby on tak wyglądał bojowo. I zaraz znowu będzie musiał pracować. A tutaj mamy... A tu mamy z fabryki samochód, który wygląda bojowo i ładnie. No. Isuzu. D-Max. Ale to nie jest takie normalne Isuzu. No widzę, no, ma duże koła, stoję no, na nich. No właśnie, to jest Isuzu. Alan, masz za małe kółka w Delice. No wchodzi mi w słowo, no przecież no nie da mi powiedzieć, jakie to jest Isuzu D-Max, no. To jest Dobra, możesz zejść już stamtąd. Dlaczego? Nie, bo ja tu z góry oglądam i tutaj widzę takie rzeczy, że tutaj maska jest cofnięta. Ta maska to jest z drugiej strony stylistycznie też? Tak, to jest ma być. Właśnie widzę, że tak ma być, z drugiej strony jest Isuzu tak samo. Isuzu D-Max w wersji Arctic Track. I to nie jest pierwszy taki przypadek, że Arctic Track, wiecie w ogóle co to jest Arctic Track? To na daleką północ tak się przygotowuje samochody. Jest firma, która robi zestawy i przygotowuje samochody do jazdy po lodowcach, po śnieżku i tak dalej. To jest ta sama firma, co Toyota też przygotowuje. Tak, dokładnie ta sama firma. I nadal do Toyoty można taki pakiecik zamówić, do Hiluxa, natomiast tutaj można takie auto zamówić w salonie. W salonie. To jest pakiecik, który się nazywa AT33, a czy będzie jak on się... AT35! Jest napisane przecież na butniku. Koła. Ściągawki mamy. No. Fajny gadżet. Poszerzenia mamy. Zupełnie bez sensu. Te poszerzenia powinny być w macie. Albo niemalowane w gumie, albo w Raptorze, no ale do tego przejdziemy za chwilę. Mamy potężne rury pałąki. Zobacz, na lince jest chlapacz, żeby się nie urwał. A nawet jak się urwie, to żebyś go nie zgubił. Nie to, żebyś nie urwał przy cofaniu, no. Potężne auto z potężnym silnikiem o pojemności, takie jak Isuzu lubi najbardziej, czyli mamy diesla 1.9. O, to ma, że 150 koni. Nie, 163 konie w standardzie, ale tutaj mamy egzemplarz, który został poddany chip-tuningowi. Ma tak 190 coś i już ma około 400 N, albo nawet więcej. Pokaż go pod maską, jak już gadamy o tym. No ja chciałem bagażnik pokazać, bo to bez sensu to jest. To taka druga maska, no to zaraz, no. Mówi mi to i to, no przecież. No to a bez sensu jest. W czasie może jeszcze pokażemy kolejną rzecz z offroadowego szpeju, która też jest nieoczywista. Powinna być. Co, jest, że płyta pod silnikiem? Jest płyta pod silnikiem, także tutaj tylko wyciągarka. Proszę bardzo, prosto z fabryki, naniesiona pakietem. No i wygląda to jak no trzeba. No i wygląda jak trzeba. O Boże! Tu specjalnie w ASO ktoś malował takim sztucznym błotem, żeby wyglądało jakby w terenie jeździło. Nie umyłeś na silnika. Co? Wiązka, no. Zapas. Wiązka. No zapas jest, no jakby trzeba było coś zrobić, to masz zapas. Urwie się kabel, to dosztukujesz i będzie jak znalazł. Stąd będę pożyczał kabel, no bardzo dobry pomysł. No jak się tu się urwie? A jak się tu urwie? A tam wystaje coś tutaj. A i tam to. Lepiej nie dotykać. To takie tam bawełna. Tak. Ty wiesz ile to ma prześwitu? No... To pod główkami mostów ile to ma prześwitu, no? No. No pewnie... 29? 28, no już nie przesadzajmy. 28 ma... To już nieźle. 28 ma prześwitu pod mostami. Normalny też ma dużo, bo normalny ma 24, więc to też jest nie w kidmuchał. 5,4 prawie długości. 5,3, 5,4, coś koło tego, czyli kawał samochodu. Oczywiście szerszy przez te poszerzenia i przez te wielkie koła. Aczkolwiek, wiesz co, jejku, nie pamiętam jaka to jest firma, Arctic Track stosuje różne. Pokaż, zobaczymy, pewnie jakiś widz będzie co bardziej ogarnięty. Jakiś Track Rider, zaraz wam mogę powiedzieć co tam coś jest, ale tam, to nie jest, to nie jest ani Bilstein, ani nie, to nie jest Altman M, który jest zwykle... Feders tu jest. A tak,
Tak. To napisane jest na resorze z tyłu. Tak, bo kiedyś robili, znaczy Arctic Traki często miały na przykład odmena M-u, a tu mamy... Pedersa. Ja właśnie Pedersa muszę zamontować do Deliki, bo mam u siebie coś innego i to się do niczego nie nadaje. A to jest sztywna oś z tyłu. I bardzo dobrze. I generalnie. I resory. Jest, tylko w tym samochodzie ta szpera ma pewną wadę. Jest napisane D-Flock. Jest z pewną wadą, to znaczy ona jest stricte do jazdy w terenie i do powolnego człapania po terenie, czyli rozłączy się samoczynnie po przekroczeniu tam 30 chyba czy 35 na godzinę. Okej. Okay. Może nawet i dobrze, bo nie zmieni mechanizmu. O, zobacz, elektrycznie się otwiera. I to tak samo się otwiera, elektrycznie? Nacisnąłem przycisk i się otworzyło. A dlaczego nacisnąłeś przycisk? I mamy tutaj odrobinę lifestyle'u Piotrka, jest deska surfingowa. Proszę bardzo, niestety w pick-upach tego rozmiaru paka jest dosyć skromna, więc deska surfingowa albo SUP nie bardzo, chyba że składany dmuchany. Zobacz, rzeczy, które są jeszcze fajne w tym samochodzie. Ha, widzisz? Kurde, jak ty. Super. Widzisz? Super. Nie, bo w niektórych, słuchaj, jedziemy! To jest niby drobiazg, ale w niektórych pick-upach, jak zaczynasz otwierać pakę, to... Młodych wilków się naoglądał. No. Co to za tędy, że tu usiąść nie można? Nie można na tym siadać, to jest delikatna, bardzo solidna osłona. Solidny samochód z zabudową bagażnika i ona... Nie trzepieć. No i zejdź, no. Pokażemy wnętrze jeszcze. I się przejedziemy. Po zim, bo gorąco jest. I tu się zdziwisz. Tak, jeżeli wam brakuje bagażnika albo nie chcecie ładować rzeczy tam, a nie wozicie kompletu pasażerów, to... Można podnieść fotele. Można, aczkolwiek no, w tym samochodzie nie wychodzi to najlepiej. Są samochody tej klasy, które tutaj mają mniej wszystkiego, więc jakby się da większe paczki przyczepić. Oczywiście możemy to opuścić. Ida? No dobrze. No i... Odważył się z tyłu. Więc Robert nie się odważy usiąść z tyłu, bo się zdziwi, dlatego że miejsce z tyłu w pick-upach to jest rzecz nieoczywista. A w tym samochodzie... Dobrze, no za małpę robię, no usiądź z tyłu, usiądź ale z przodu. Ale zobacz, no. I masz nawet oparcie takie znośne, bym powiedział. Mam wieszak. Jak na pick-upa masz znośne oparcie, musisz przyznać. No jest przyzwoicie, no. Jest akceptowalnie, nie? Jest przyzwoicie, siedzi się całkiem przyzwoicie. No, zobacz, zwróć uwagę na wykończenie wnętrza. Piano Black jest. Niestety, niech sobie będzie piano black, ale zobacz jak na pick-upa, tu jest naprawdę przyzwoicie to zrobione. No widzę właśnie. W pick-upach to wcale nie jest takie oczywiste, że z tyłu jest dużo miejsca, bo większość tych wielkich pick-upów tak naprawdę to ma wnętrza jak w aucie kompaktowym i to takim ciaśniejszym. No, a nie, w tym jest okay, nie jest tak źle. Nie no, okej. Okay, no. Wracając do tego, do arktyczności tego traka. Ja nie lubię pick-upów. Otóż 35 tak naprawdę. 17! Taka konfiguracja to jak na Arctic Traka to jest bardzo skromne ogumienie. No, skromne, bo skromne. To jest takie wszechstronne ogumienie, no, bo do jazdy po islandzkich i jakichś tam lodowcach i tak dalej to raczej się stosują jeszcze większe. Dobra, no. Jedziemy, bo gorąco. Trzymaj! Jest. No, ale to teraz to będziemy mogli przynajmniej pojechać po normalnej drodze, no. Czekaj, bo nie mogę trafić. No, nie ma. Wiem. Po palcu. Wiem. Po, no. Kogoś się da robić. No. O! Już? Wsadziłem. To wpierało. Dobra. O, to nie pali dużo, 10 na 100. Wiesz co, z tymi oponami, bo to normalny D-Max pali jeszcze stadowczo mniej. Czyli jedna rzecz, która mi tutaj się nie podoba, to pozycja za kierownicą. A to właśnie chciałem cię zagadnąć i stwierdzić, że przecież tu jest świetna pozycja za kierownicą, jak na pick-upa. Ja jeżdżę teraz takim ładnym kombi i w tym ładnym kombi, mimo tego, że... Ale to... jak na pick-upa masz, zobacz, masz jaki zakres masz regulacji kierownicy i w ogóle i fotę. I zobacz, nie masz tak jak w zwykłym pick-upie, że masz strasznie wysoko podłogę i nisko fotel i w ogóle dziwna pozycja na żabę. To jest normalnie. No, załóż. Słuchaj, jak na samochód tej klasy, to jest jedno z najlepszych wnętrz i jedna z najlepszych pozycji za kierownicą. No, dobrze, porównaj to sobie z Hiluxem. Hiluxem. Dawno Hiluxem jeździłem. No. Jak widzisz, masz wykrywacz nierówności wmontowany. W tej wersji to mnie zdziwiło trochę. Boże, dlatego, że... jak tu twardo. No właśnie. Wcześniej jeździłem... Myślałem, że będziemy jechać, będzie tak będzie nas bujało. Kiedyś jeździłem D-Maxem normalnym i byłem zaskoczony, jakim komfortowym jest pick-upem. Natomiast ten... Może trzeba tym trochę... Jak się dowali trochę na pakę, no to się poprawia. To prawda, ale... No właśnie o tym mówię. Kurde. Ale tak, po nerach płucze. Ale cichutko. Zawieszenie pracuje cichutko i w trasie o dziwo te ateki, co wyglądają prawie jak MTeki, też są w miarę ciche. Wyciszenie kabiny jest naprawdę niezłe. Szybciej, tym mniej tłucze. Tak, no. Zabijam raz.
Normalny, na co dzień. Nie lubię pick-upów. Wiesz co, on jest zarąbisty do lansu. Ludzie zwracają na niego uwagę niesamowicie. I mimo tego podwyższenia, on nadal ma poniżej 2 metrów wysokości. W związku z tym mieści się na parkingach podziemnych. Ty mówisz? No? No nie ma tu żadnego w okolicy. Nie ma, ale to ma poniżej 2 metrów wysokości, więc jest okej. Okay. Ja jako ten samochód, jako wyprawówkę, no postrzegam jako już właściwie coś gotowego, tyle że no co? No co AdBlue, no AdBlue, no AdBlue musi być, no. No dobra, no ale co, jak na wycieczkę do jakiegoś, do Uzbekistanu albo, nie wiem, no, gdzieś jeszcze słuchaj, dalej. Funkcjonują firmy tunerskie, które ogarniają temat, a ponieważ to nie jest duża ciężarówka. A, mówisz tunerskie, czyli emulacja. Ja nie wiedziałem, że jest coś. Panie, no przecież. Słuchaj, w ciężarówkach ciężarówkach sprawdzają czasami, natomiast w takich nikt ci tego nie sprawdzi. Widzicie, nikt wam tego nie powie, tylko my. Oczywiście nie wolno tego robić, chyba że jedziecie do Uzbekistanu, no, gdzie nikt poza wami tego nie będzie miał. Nie miał. No tak. Dobra, a co do systemie multimedialnym, powiesz, system jest. Multimedialny jest, ma duży wyświetlacz, współpracuje z Android Auto i generalnie robi robotę i nawet nagłośnienie jest. CarPlay? Albo kablu czy bez problemu? Wiesz co, Android Auto idzie po kablu, a CarPlaya nie próbowałem. Jest super. Dawno zobacz, jak jest wyciszone. No, dziwnie cicho jest. No. Boże, jak tu się wąsko zrobiło. W tym samochodzie, wiesz, on ma dosyć, znaczy poza obrys sporo w nim wystaje. Więc... Pan powiedział 45 na godzinę i naprawdę jest super. I to po płytach betonowych, żeby jest, było ciekawie. Ale te lepiej. No to trzeba zwolnić. No dobrze, no to co, jakiś werdykt? Wiesz co? No tak, nie masz napędu na 4, bo to za przyczep na podłoże. Ja tym zjechałem troszeczkę w jakieś tam Błocko i tak dalej i było dobrze. Fajnie, podoba mi się. No. Generalnie to jest całkiem rozsądnie wyceniony samochód nawet w tej wersji. Znaczy powiem tak, jak on nie kosztuje lubię... trochę ponad 200 netto w tej wersji. To tyle co elektryk. Taki średni. Wygląda moim zdaniem jak na pick-upa świetnie. Znaczy fajne jest wnętrze to... jest jak na pick-upa bardzo dobre. Wiesz, ja tutaj czuję pewien niedosyt w kwestii silnika, nie? No bo tu 1.9 tylko. O, i tam, jedzie znośnie, aczkolwiek w trasie czuć, że trochę ma mało. Mimo, że to jest ta wersja z chipem, czyli tam 190 coś. 130-140 jakie obroty? W ogóle osiągałeś takie przedmioty? Wiesz co, osiągałem, nie zwróciłem aż tak bardzo uwagi na obroty, gdyż albowiem tu jest dobre wyciszenie, więc nie było mi tak strasznie. Da się jeździć. Znaczy fajne jest to, że na asfalcie to w ogóle mi się nie podoba, ale jak zjechałem z asfaltu... Wiesz co, na gładkim asfalcie on jest całkiem przyjemny, na takim nierównym asfalcie bocznych dróg to jest niefajne. A jeszcze zużycie paliwa jakbyś... 10,2. Mimo, że... Znaczy, wziąłem go z dużo wyższym, tak? Natomiast trochę woziłem delikatnych rzeczy, a że on trzęsie dosyć mocno, to jeździłem naprawdę delikatnie. W związku z tym spadło mi do 10,2. W trasie da się... Zakres pracy to zawieszenie ma ekstra. No. Kurde, naprawdę bym tam miał... Dawno by mi się skończyło w delice. Jeśli chodzi o dobijanie, to po prostu... Nie, to trzeba przyznać, że jest całkiem... No też oponka dużo bierze, no. Oponka bierze, aczkolwiek mamy ciśnienie w tej oponce w tej chwili mocno szosowe, tak? Teren bym jednak odpuścił tej oponki. Fajne. No? No. I czekaj, by nie skończyło się tym zużyciem. Wiesz co, po mieście to pali raczej bardziej naście. W trasie koło 8, średnia koło 10. No. Chyba, że prędkości autostradowe to też 11, no fizyka niestety, no, robi swoje. Nie, no da się z tym żyć. Powiem tak, na co dzień wolałbym jednak standardowego D-Maxa, który wygląda gorzej, ale też dobrze. Natomiast no ten do lansu jest świetny i w teren też jest fajny. Ale standardowym D-Maxem też się da pojechać w teren. No ja go chcę. Ty go chcesz? Mi się podoba bardzo. No fajny jest, no. Jak nie podobają mi się pick-upy? No tak właśnie sceptycznie do niego podszedłeś, no bo sedan. Nie przepadam za pick-upami. Ta zabudowa z tą roletą to jeszcze duży samochód z dużym bagażnikiem bez dużego bagażnika.
To zależy, co na tym bagażniku zamontujesz. Możesz tutaj sobie na przykład zamontować taką fajną kempingową budkę wysoką albo rozkładaną. Na nie? Boki na przykład szuflady, tak jak... Kempingową, ale to są takie specjalne przecież, można kupić specjalnie do tego tak, samochodu. Tak. Znaczy one pasują do różnych pick-upów podobnych rozmiarów. Może tędy się będzie pchać? Nie. Są fajniejsze miejsca. Myślę, że już nam wystarczy materiału. Tak? A to możemy wracać, no. Na 20 minut, tak. No. Jak wam się podobało, to wiecie, co z tym zrobić. No jak się nie podobało, to zróbcie to samo. Myślę, że tym, co się nie podobało, to nie dotrwali do końca, także nie ma takich. Dzięki.